rok 1868. Arizona. Pośród żołnierzy stacjonujących w legendarnym forcie Navajo znajduje się Blueberry. Negocjując z Indianami zawieszenie broni, przypadkiem natrafia na trop większej intrygi, która poprowadzi go na stanowisko szeryfa w miasteczku Heaven. Miasteczku, któremu wbrew nazwie daleko do nieba, ale jednocześnie wizyta w nim jest jednym z łatwiejszych sposobów, by doń trafić. Przyznaję, że reprezentuję punkt widzenia osoby, która ma spory sentyment do Dzikiego Zachodu, tak w formie filmów, jak i gier czy komiksów. Tak się jednak dziwacznie złożyło, że z panem Blueberry było mi nie po drodze. Z czasem żałowałem, że nie było mi dane w jego towarzystwie przemierzać nieskończone amerykańskie równiny i prerie, ale perspektywa nadrabiania kilku tomów trochę mnie przytłaczała. Gdy więc na półkach księgarni zawitał spin-off serii pod tytułem Marshall Blueberry, pomyślałem, że to właśnie okazja, na którą czekałem. Wślizgnąć się tylnymi drzwiami do całej opowieści i być może dać sobie szansę na nieco dłuższy romans z całą serią, w razie gdyby ta randka skończyła się powodzeniem. I co wyszło z tego randewu? No cóż, mimo wszelkich obaw towarzyszących mi w momencie, gdy komiks trafił w moje dłonie, przyznaję, że nie zawiódł moich oczekiwań. Serwowana jest nam wciągająca intryga, postaci nie są jednowymiarowe, zachowany jest szacunek do gatunku i sama opowieść nie ma tendencji do wleczenia się. W istocie płyniemy przez nią bez zbędnych dłużyzn, co nie dziwi, skoro za scenariusz odpowiada doświadczony twórca oryginału, Mobius. Polecam ten komiks każdemu miłośnikowi westernów. Nie dlatego, że jest to historia wybitna, ale jest dobra i jej lekturze towarzyszy uczucie satysfakcji, którą niektórzy określają wymownym mianem powrotu na stare śmieci. Nie wymaga też od nas znajomości całej biografii naszego bohatera i jego wcześniejszych przygód, jednocześnie zachęcając czytelnika, by sięgnął do klasyka komiksu frankofońskiego. Uznajmy więc tę randkę za całkiem udaną. Jako że mamy do czynienia z poboczną miniserią, to w tym wypadku autor oryginalnych rysunków oddał pola panu Williamowi Vance oraz Michaelowi Rogue. Niestety na skutek konfliktów i zmiany wydawcy ten pierwszy porzucił projekt, który za niego dokończył jego następca pod postacią trzeciego tomu, wydanego w 7 lat po pierwszej odsłonie. Styl obu panów znacznie się od siebie różni. Sam jestem zwolennikiem kreski Williama. Być może nie jest ona tak nowoczesna i wierna oryginałowi, jak ta prezentowana przez jego następcę, jednak o wiele lepiej oddaje ducha westernowej opowieści. Niestety, podobnie jak seans klasycznych filmów tego gatunku, taki Marshall nieco się jednak postarzał. Szczególnym zgrzytem w trakcie lektury jest sposób przedstawiania akcji w kadrach. Przy statycznych ujęciach wszystko gra i buczy, ale chociaż odrobina dynamizmu wstrząsa całą konstrukcją misternie budowanej immersji naszego czytadła. Wydanie przygotowane przez Egmont pochwalić się może twardą oprawą i właściwie bezbłędnym tłumaczeniem, razi natomiast grubość papieru, który ma tendencję do prześwitywania w jaśniejszych punktach. Czy warto zainwestować w Marshalla Blueberry'ego? Tak, ale pod jednym warunkiem. Trzeba przynajmniej lubić ten gatunek. Jeżeli tak jak ja macie w sobie chociaż odrobinę sympatii do spaghetti westernu Sergio Leone, bez problemu jesteście w stanie przywołać chociaż jedną melodię z klasycznego obrazu o Dzikim Zachodzie, a przed oczami macie ciągle twarz młodego Clinta Eastwooda czy Johna Wayne'a, to ten tytuł będzie dla was bardzo przyjemną przygodą i być może zaczynem do odświeżenia sobie kilku nieśmiertelnych filmów o odjeżdżającym w kierunku zachodzącego słońca prawym rewolwerowcu. I to by było na tyle. Zapraszam was do lajkowania, komentowania i subskrypcji kanału. Podzielcie się swoją opinią o materiale w komentarzach. By nie przegapić nowości z poważnej strony, polecam kliknąć dzwona. Możecie też odwiedzić portal poważnastrona.com oraz profil poważnej strony na Facebooku. A ja żegnam się już z wami. Do zobaczenia. Pa, pa.